Witam, witam was bardzo serdecznie w setnym odcinku na moim kanale, w setnym filmie, bo właśnie dzisiaj tak wypada. Specjalnie przed tym, przed wyjazdem nie nagrywałem dużo. Powiedziałem, że Hardword, który wleciał w piątek, i przypominam, że trzy filmy wleciały w poniedziałek: Rocket League, w środę Odcinek Zastępczy i w piątek Hardword, kto nie widział, więc zapraszam. Nie chciałem nagrywać, bo wiedziałem, że Hardword to był 99 film, a to jest już setny. I od razu bardzo dziękuję z całego serca za to, że ktoś oglądał mnie nawet od połowy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli w tym, bo no już 100 filmów to trochę jest roboty, powiem. No i naprawdę bardzo dziękuję za wsparcie. Tutaj moim kolegom z klasy i nie tylko, oczywiście wszystkim, którzy mnie oglądają, bardzo dziękuję. I myślę, że będzie mój kanał się jeszcze mocniej rozwijał, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że zmieniam nazwę kanału na YouTubie. To nie będzie już Snajper 2.D duże, tylko będzie już Snajper Ty. Taka zmiana, bo w sumie trochę tak ten 2.D mi nie pasował. I myślę, że jak wleci ten film, to już będzie ta nazwa zmieniona. Trochę jestem chory, przepraszam za to, ale złapałem chorobę na wycieczce, której byłem. No i chciałbym, żebyście się więcej o mnie dowiedzieli, więc będzie na koniec tego filmu, bo to jest już koniec filmu, króciutki, ale nie mam więcej do powiedzenia. Tylko jeszcze 5 faktów o mnie. Jeżeli będzie 100 subskrypcji, a brakuje chyba 11 tylko, no to będzie 10 faktów o mnie, więc myślę, że będzie fajnie. No i tak, zaczynamy. Po pierwsze, mam na imię Hubert, mieszkam w Reszlu i mam 16 lat. Po drugie, jestem leniwy. I to nie zdziwi moich kolegów, bo no tak, jestem leniwy, ale się staram jak najmocniej, żeby być jak najbardziej kreatywnym i tak dalej, i żeby się tak nie obijać. Po trzecie, mój kanał został stworzony przez przypadek. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to może sprawdzić Q&A, które było. Tam mówię, jak został stworzony mój kanał. Po czwarte, lubię rozmyślać nad przeszłością i przyszłością. Nie wiem, zawsze lubiłem tak sobie wszystko przeanalizować. Fajnie tak. Może większość osób to nie wiedziała, nawet z mojej klasy, ale lubię rozmyślać nad przeszłością i przyszłością. I piąty fakt o mnie. Moim hobby oczywiście jest piłka nożna, kto mnie mocno zna. Ale też lubię inne sporty, narciarstwo jakieś, jeździć rowerem lubię mocno. Tenis, jakieś różne sporty uprawiam. Bilard, jakiś tenis stołowy, piłkarzy. Ja wszystko lubię, co jest związane ze sportem, bo jestem sportowcem. No i to tyle. Widzę, że mamy 3 minuty i 30 sekund. Dobra, ten film będzie krótszy, ale widzimy się już w odcinkach, które będą oczywiście dłuższe. No i to tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że jesteście na moim kanale, że subskrybujecie mój kanał, że lubicie mojego Facebooka, że zostawiacie te lajki, komentarze. Bardzo dziękuję. Ale to już koniec, więc dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie 10 faktów o mnie szybciutko. Zostawcie jakiś komentarz. Udostępniajcie ten film, bo dzięki wam właśnie mój kanał więcej osób by zobaczyło. Subskrybujcie, jeżeli to jest wasz pierwszy film, to subskrybujcie po więcej. Będą filmy nawet takiego rodzaju. No i trzymajcie się. No i cześć. I widzimy się na odcinku. Kiedy będzie, to będzie. Na razie i cześć. Hej.